Dzień dobry, Super Gołąb gości dzisiaj w Opolu. Jesteśmy w hodowli Jerzego Koźlika, który także przekazał dwa gołąbki na aukcję charytatywną. Bardzo prosimy o kilka słów na temat tych gołębi. Witam kolegów wszystkich. Chciałem tutaj przedstawić te dwa młode gołębie, które postanowiłem prezentować. W ręce trzymam wprawdzie brata jednego z tych młodych. To jest brat roczny, który zdobył 11 konkursów w bardzo wymagającym sezonie, w tym 4 loty powyżej 500 km. Tak trafiło, że były to loty pod wiatr, w dużej ciepłocie. I gołąb ten prezentowany jest bratem gołębia 9406, który jest tam przeznaczony na tę akcję. Wyśmienicie się radził. Jest to gołąb z gołębi wywodzący się z gołębi Vandenabele. Także naprawdę rokuje to na przyszłość, że gołąbek będzie długo służył w hodowli i na pewno sprawi niejedną niespodziankę. Także młody prezentowany przez tego gołębia, jest również duże prawdopodobieństwo, że coś z tego gołębia nabywca sobie ciekawego wychowa. Drugi sprezentowany gołąb wywodzi się akurat z tej linii gołębi. Jest to również brat tego roczny, rocznika 15, który również zdobył 11 konkursów, również zdobył czołowe konkursy w lotach powyżej 500 km, tak jak wcześniej powiedziałem. To jest brat gołębia o numerze 9306, wywodzący się z gołębi, z jednej strony, od strony ojca, z gołębi Vandenabele, od strony matki, krzyżówka Jansen Remy de May. Także również chciałem jeszcze powiedzieć, że ten gołąb jako młody na 6 kładań zdobył 5 konkursów na 5 ostatnich lotach, również czołowe konkursy. Także w dwóch krótkich sezonach, młody i roczny, zdobył tych konkursów, jakby nie było, 16. I to konkursów naprawdę w dużej konkurencji gołębi, bo tych gołębi co lot 4-5 tysięcy było wkładanych. Także również ten gołąbek świetnie się prezentował. Bardzo dziękuję w imieniu własnym organizatora, jak i rodziny Pęczyńskich. Dziękuję również.